Witam wspaniałe grono użytkowników urządzeń Galaxy. Dostałem wiele próśb od Was, aby zrobić materiał z instalacji WhatsAppa na Galaxy Watch z Wear OS. Więc nagrywam ten materiał dla Was, abyście i Wy mogli korzystać z WhatsAppa na swoim Galaxy Watch i smartfonie jednocześnie z jednego numeru telefonu. Więc obejrzyj ten materiał do końca, a jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz lub kolejny i nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji, to zachęcam Cię, abyś dołączył do grona moich subskrybentów. A ja jestem Bartosz i zapraszam do materiału. Zacznijmy od tego, że Galaxy Watch i smartfon muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi, więc upewnij się, że na obu urządzeniach masz włączone Wi-Fi. Następnie ze sklepu Play pobierz na swój telefon aplikację Bagiaga oraz pobierz aplikację WhatsApp, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Więc po prostu kliknijcie w link, zjedźcie trochę niżej, to wyświetlą Wam się wszystkie wersje, więc wybierzcie tą najnowszą i pobierzcie ją na swój telefon. W kolejnym kroku na swoim zegarku przejdź do ustawień i przewiń do samego dołu i kliknij w zakładkę o zegarku, a następnie przejdź do informacji o oprogramowaniu i kliknij 5 razy wersję oprogramowania, aż zauważysz, że tryb programisty został włączony. Teraz wróć do ustawień i na samym dole zauważysz, że pojawiła się zakładka opcje programisty. Przejdź do niej, a następnie włącz opcję debugowanie ADB oraz debuguj przez Wi-Fi. Teraz poczekaj kilka sekund, aż wyświetli się Tobie Twój adres IP. Ten adres IP za chwilę będzie Tobie potrzebny, ale najpierw przejdź do aplikacji Bagiaga, którą wcześniej pobrałeś na swój telefon. Kliknij w ikonkę wtyczki i wprowadź adres IP, który wyświetlił się Tobie na Galaxy Watch i kliknij Connect. Na Galaxy Watch pojawi się komunikat, więc kliknij OK. W aplikacji Bagiaga kliknij w ikonkę strzałki w górę. Na górze kliknij w ikonkę plusa, zaznacz Select APK File i kliknij OK. Teraz wybierz wcześniej pobrany plik WhatsApp i poczekaj, aż instalacja się dokończy. No i mamy go. WhatsApp pojawia się na naszym zegarku. Ale czekaj, to nie wszystko, to byłoby zbyt proste. Więc przejdź do aplikacji WhatsApp na zegarku, przejdź dalej, następnie przewiń trochę w dół i zaakceptuj regulamin. Na wersji zegarka z samym Bluetooth powinieneś mieć wyświetlany QR kod. Natomiast jeżeli masz wersję zegarka z LTE, to na pewno zauważysz pole do wprowadzenia numeru telefonu. I nawet przez myśl Tobie nie przychodzi, aby go wprowadzić, bo jak to zrobisz, to oczywiście zostaniesz zalogowany na zegarku, ale kosztem automatycznego wylogowania z aplikacji w telefonie, a tego przecież nie chcemy. Ważnym elementem w kolejnym kroku jest, aby ten QR kod był wyświetlany również na zegarkach w wersji LTE. Ale mimo wyświetlanego kodu QR na wersjach z samym Bluetooth wychodzi on poza skalę. Więc jeżeli nie widzisz QR kodu, to zamknij aplikację WhatsApp, najlepiej w sposób jaki pokazuję, wróć do aplikacji Bagiaga i kliknij na ikonę z 3 kreskami. Następnie kliknij w dolnym prawym rogu w niebieskie kółko i wpisz komendę wmdensity90. Jak zauważysz, że skala ikon na Twoim zegarku się pomniejszyła, to ponownie otwórz aplikację WhatsApp i powinieneś teraz zauważyć QR kod. Dobra, teraz mamy QR kod dla wersji LTE, ale może on być za mały do zeskanowania. Natomiast dla wersji Bluetooth wychodzi on poza skalę. Więc teraz w obu przypadkach wracamy do aplikacji Bagiaga, aby wpisać kolejną komendę. Więc jeżeli nie masz otwartego panelu komend, to na stronie startowej kliknij w te niebieskie kółko w prawym dolnym rogu i zadbaj o to, aby aplikacja WhatsApp była cały czas włączona z widocznym QR kodem. Następnie wpisz komendę wmdensity160 i teraz QR kod powinien być w idealnym rozmiarze. Teraz otwórz WhatsAppa na swoim telefonie, kliknij w prawym górnym rogu w 3 kropki i wybierz połączone urządzenia, a następnie kliknij i połącz nowe urządzenie i zeskanuj kod QR, który jest wyświetlany na Twoim zegarku. A po zeskanowaniu zauważysz, że urządzenie zostało dodane do Twojego konta WhatsApp. Teraz wróć do aplikacji Bagiaga i wpisz komendę WM Density Reset, aby przywrócić normalny rozmiar wyświetlanych treści na swoim zegarku. Jesteśmy już zalogowani do aplikacji WhatsApp na swoim zegarku, lecz jej nie uruchomimy. Więc teraz musimy zainstalować kolejną aplikację, która wysyła gotową wiadomość w miejsce wprowadzania tekstu do komunikatora WhatsApp, po czym już go nie wywala. W sklepie Play mamy do wyboru 2 takie aplikacje. Pierwsza to WhatsApp Open. Ona jest płatna i kosztuje 49 centów, czyli około 3 zł. A druga to Envio WhatsApp i jest darmowa. Nie musisz ich obu instalować, wystarczy jedna z nich, więc wybór należy do Ciebie. Twórcą tych aplikacji jest hiszpański youtuber z kanału Brau Techno Sport, a link do jego kanału również zamieszczam w opisie tego filmu. Po wybraniu aplikacji WhatsApp Open otwiera się WhatsApp z historią naszego czatu. Póki co tymczasowo, bo twórca zapowiedział już aktualizację, ale za każdym razem jak chcemy komuś wysłać wiadomość, to automatycznie jest wprowadzona dość długa treść od twórcy aplikacji, którą za każdym razem musimy najpierw usunąć, aby wprowadzić własną wiadomość. Więc oczekujcie aktualizacji, w której cały ten tekst ma zniknąć. Natomiast w przypadku aplikacji Envio WhatsApp, to najpierw musimy kliknąć na mikrofon, wprowadzić wiadomość za pomocą głosu lub klawiatury, następnie klikamy po środku w ikonkę udostępniania, otwiera nam się aplikacja WhatsApp, wybieramy odbiorcę i wiadomość jest już gotowa do wysłania. Jeżeli już wszystko masz gotowe, to na koniec wróć jeszcze do opcji programisty na swoim zegarku i wyłącz debugowanie ADB. Na chwilę obecną jest to jedyne rozwiązanie, o którym wiem, aby WhatsApp działał jednocześnie na zegarku i telefonie z jednego numeru. Jakby coś się zmieniło albo pojawiła się nowa opcja, aby uruchomić WhatsAppa, to Was o tym na pewno poinformuję, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i mam nadzieję, że już subskrybujecie mój kanał, a jak nie, to po prostu zróbcie to, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Wy teraz potestujcie sobie WhatsAppa na swoich Galaxy Watchach, a ja już się z Wami będę żegnał. Mówił Bartosz. Cześć!